5 godzin. Tak, ale gadać. Chcę właśnie porozmawiać chwilę o Atorze. Mhm. Bo w pewnym momencie właśnie jeden mężczyzna, starszy, bo on jest od... Ile ma teraz lat? A ja w ogóle nie kumam tego, życia, co tu... No to właśnie, Sylwek podróży. Tak, ja ci opowiadam, więc daj bardzo. Nam jakby chwilę się rozwinąć i ja ci będę niektóre rzeczy mówił, żebyś też wiedziała, o co chodzi, okej? Okay? Był właśnie taki pewien mężczyzna o wiele starszy od Gimpera, który się poczuł na tyle urażony, bo Gimper tam używał, że on jest pękniętym kondonem. Mówił dużo głupich rzeczy. I były też ostrzejsze. To dlatego ty taką o mojej główce powiedziałeś, bo to z tamtych lat ci jeszcze zostało. A ja naprawdę myślałam, że jesteś taki grzeczny Tam było takie story też, że my się bardzo lubiliśmy, nagrywaliśmy ze sobą bardzo długo, potem prywatnie żeśmy się jakby mocno pocięli i bardzo się poróżniliśmy, no i później publicznie się po prostu zaczepialiśmy od czasu do czasu. I finalnie on, tamten mężczyzna twierdzi, że popadł w depresję. On chyba też mówił, że miał jakieś myśli samobójcze. Dużo różnych rzeczy mówił. Czy on tak mówi, ale to już jest dłuższy wątek. Jezu, no to pytam, bo dla mnie to jest szok. Tak, tak. No to Jezu. I wszystko, znaczy on tak mówi, jak mi to ci powiem powiedzieć o tej historii, bo... Nie, bo jestem w szoku teraz. Tak, tak. I finalnie ciebie pozwał. Tak. Pozwał cię do sądu? Tak, my się normalnie... Tak, Luna, pozwał go do sądu. Ale jestem w szoku, co tu się dzieje? Jak można tego ludzi obrażać? Mówiłeś, że jak Cage będzie dobry, to trailer wyjdzie trochę później, więc do 23 może zadać pytanie. Ja od razu muszę Fame poinformować, że przekładamy ten trailer tak o przynajmniej 15 minut, bo ja jestem... Przepraszam. 10% mam zrealizowanego Cage'a. Dobra, dawaj. Full focus na pytanie. Tak, właśnie, Luna, żebyś nam dała chwilę. Ale bo to jest taka, to też mnie interesuje tak prywatnie. Dlaczego ta sprawa z Atorem ciągnie się kurwa tyle lat? Bo jest w chuj rozbudowana i mega wielowątkowa. To jest jedna rzecz. Mhm. Druga rzecz, tam zostało do tej sprawy naskładanych mega dużo materiałów, w tym dużo nie moich też, tylko jakichś różnych losowych filmów z internetu, komentarzy, screenów, w chuj tego. I to nie zostało w żaden sposób przesiane, a sąd podjął decyzję, że my to będziemy na rozprawach oglądać. W związku z tym my raz na 3, 4, 5 miesięcy siadamy i napierdalamy te filmy jeden po drugim w całości, bo my z kolei poprosiliśmy, żeby w całości je oglądać. No żeby to nie było, że oglądasz 5-10 sekund, tylko lecisz cały film i wiesz, o co chodzi. Więc siedzimy po prostu i lecimy godzinny, wiesz, na przykład live Nitra, gdzie on w 47 minucie, 13 sekundzie mówi jakiś tekst. I wiesz, lecimy to, oglądamy cały film, potem tak, ja się ustosunkowuję, druga strona nie, się dobra, ustosunkowuje, rozumiem, ale... dyskutujemy i to wiesz. Ja słyszałem taką informację, to teraz mi potwierdzisz, czy to jest prawda, że ty przyjąłeś też taką strategię, że mówisz, że to nie było publikowane na twoim kanale, tylko że to było jakieś takie prywatne i ktoś to wrzucił. Nie. To wynikało z tego, tam był nawet taki cytat, taki artykuł o tym zrobili, bo tam była wypowiedź chyba Atora czy kogoś, że Gimper zaprzecza, że filmy były jego i że były na jego kanale. Tak, I to wynikało z tego, że tam było naskładane twój filmów, nie z mojego kanału też. Czyli te, które są faktycznie twoje, to się do nich przyznajesz. Tak. Okej. Okay. Tak, no że jestem na nich, mówię te rzeczy, nie? No to jakby, wiesz, rozmawialiśmy o tym, ja też jakby, wiesz, na przykład rozmawialiśmy o tym w sądzie, no to mówię, okej, tu miałem na myśli to i to, a tutaj mi chodziło o to, a to patrzyłem z tej perspektywy, a za to przepraszam na przykład. No dobrze, ale to się już ciągnie, ile, z 8 lat? No. I pytanie, o co ty jesteś oskarżony, że już na przykład nie machniesz ręką, bo podejrzewam, że więcej ci już kosztuje prawnik przez te 8 lat? No. Czy kara jest na przykład wielomilionowa i jednak wolisz nie, to wygrać? Nie, nie, no to jest skala, on chciał 120 tysięcy złotych. I możesz to powiedzieć, tak? Bo tak? To oficjalna była informacja już w filmie, gdzie na dramę odpowiadałem wtedy. On chciał 120 tysięcy? Nie dałeś mu tego? 120 tysięcy. Nie. A ile wydałeś już na prawniku przez te 8 lat? O kurwa, myślę, że z połowę tego, to spokojnie. To czego mu nie dałeś tych pieniędzy? Spokojnie. Inaczej, no też nie mogę pewnie wszystkiego zdradzać, ale mieliśmy mediację, rozmawialiśmy i ode mnie tam padały propozycje też finansowe, też myślę całkiem niezłe i już wtedy przy początkowej jakby części tej sprawy, oprócz hajsu, jakieś tam przeprosiny proponowałem, jakby ale ogólnie mocno taką pytanie. Mieliśmy na początku strategię. Tak, nie wiesz. Żeby zbić pionę się dogadać? Nie dogadaliśmy się finalnie, więc stwierdziliśmy, okej, no nie dogadamy się, więc mimo wszystko walczymy o to, żeby ten potencjalny jakby wyrok był no, jak najbardziej korzystny, nie? W sensie pokazujemy swoją perspektywę i gdzieś tam no, dyskusja nad tym wszystkim trwa, nie? A ty w swoim materiale rozliczenie z przeszłością chyba go przeprosiłeś, tak? Tak. I jak teraz wygląda między wami prywatnie sytuacja? Czy chłopak ma depresję i został przeprosiny? On nie uznał tych przeprosin. Dobra, aha, mam do ciebie takie pytanie. No? To naprawdę byłeś takim złym człowiekiem, żeby tak ludzi cieszyć. Puszczę ci pewną piosenkę. O nie! Nie. Ale to po programie. To już po tym. Ale po naprawdę? Znaczy, kurwa, musiałbym jakby, nie chcę jakby rozmawiać o tym temacie, jakby tutaj publicznie. Bo ty na kim się wybiłeś, tak?
Nie. Natomiast jakby moim zdaniem, ja nie do końca uważam, że on popadł w depresję i jakby, że wszystkie rzeczy, które mówił, były prawdą. Ale nawet nie chodzi o tego chłopa. Bo go znałem prywatnie. Nawet my bardzo dobrze się znaliśmy. On tak robił z ludźmi, nie? Bo mówiłeś, że piłeś kawę i cisnąłeś tam wszystkie, tak? To tak. No był takim bardzo ostrym twórcą. To może w tych czasach mnie nie było w Polsce i nie trafiłam na ciebie, bo ty byś tak, ale myślę, że jakbyś wtedy robiła taki content, to byś karierę bardzo dużą też zrobiła. Tak? Myślę, że tak. Ale na internecie? W ogóle kiedyś, już abstrahując od Gintera, no to bardzo dużą popularność cieszyły się na przykład streamy, gdzie ludzie piją wódę, robią jakieś kociołki. Rozruby, takie rzeczy nie robię. To już jest grubo. Ja ogólnie jestem spokojną kobietą. Kulminacją tego wszystkiego było to, że TVN wyemitował na twój temat, TVN Uwaga chyba, bardzo duży program, który wstrząsnął twoim życiem i ty uważasz, że oni tam skrzywdzili ciebie przez swoją narrację? Czy myślę, to że tak. Myślę, że oni, tak jak nie uważam, że ja byłem czysty. A widzisz, karma. Słucham? Ja uważam, że przegiąłem pałę. Ja uważam, że przegiąłem pałę, natomiast uważam, że oni też przegięli pałę. A że w jaki sposób to było popodkręcane, wiesz co, mega mocno. Tam były takie kadry, że w ogóle, wiesz, jakieś czarno-białe, groźna muzyka, chłop siedział w kinie, wiesz, oglądał na takim wielkim ekranie. Tak, wiesz, w slow motion, porobione takie rzeczy. Co to, kurwa, wiesz, za jak wywiad, bo oni byli u mnie na chacie. Jak wywiad ze mną robili, to pytania wszystkie z presupozycją, tendencyjne, pod tezę, jakby taki jest typ robienia tego typu programów, nie? Jak superwizjer czy uwaga, czyli one są robione pod tezę. No tak. No, czyli uważam, że jakby... Czy materiał był obiektywny ich? No nie był w chuj, ale... I czy uważam, że to jakby to było krzywdzące? Pewnie tak. Czy uważam, że to usprawiedliwia jakieś rzeczy, które robiłem? Nie, absolutnie. Nie, to ale to jedno nie wyklucza drugiego po prostu, nie? Tak, oczywiście. No, ale wyjebała cię karma, krótko mówiąc. No, myślę, że trochę tak. No, ja też w życiu miałam karmę. Ale po tym wszystkim postanowiłeś się zmienić. I to jest właśnie, czy to zrobiłeś... No, po dzisiejszy nie widać. Czy zrobiłeś to z pobudek właśnie moralnych, że mówisz, oj, tak nie można robić, jak robiłem? Czy zauważyłeś na przykład, bo to się zbiegło w czasie z tym, że do branży influencerskiej zaczęliśmy być zauważani przez domy mediowe i zaczął płynąć spory strumień gotówki. Mhm. Ale ten strumień gotówki był zarezerwowany tylko dla osób grzecznych, z poprawnym wizerunkiem. Tak. I czy to u ciebie była ta przemiana związana właśnie z tym, żeby trochę... To już nie zarabiałeś, jak byłeś niegrzeczny. No mniej zarabiałem, ale mniej. Myślę, że na pewno mniej. Myślę, że ilość współprac, które ja potraciłem... A na początku na tym niedobrym gimperze się wybiłeś. Nie, ja się wybiłem na poradnikach do gry komputerowej, ale to jest inny temat w ogóle. Nie, myślę, że na tym gimperze niegrzecznym, no to... Był drugi pik taki. To był taki, wiesz, drugi wystrzał. Pierwszy pik miałem. Ale no właśnie, moje pytanie, czy ta twoja przemiana to jest, że zrozumiałeś swoje błędy, czy jednak koniecznie chciałeś zaczerpnąć z tego źródła gotówki? Wiesz co, ja myślę, że tam było dużo różnych emocji i pobudek, bo to też nie jest tak... Nitro na przykład ostatnio powiedział, że to był taki punkt, że jest zły gimper, pstryk, jest dobry gimper. Tak. No nichuja tak nie było. To w sensie... Aha, właśnie, on ci powiedział, że ty właśnie... Takie mogło być wrażenie z zewnątrz. Zaraz nawiążę jeszcze. Takie moim zdaniem mogło być wrażenie z zewnątrz, zresztą ja to czułem, bo było tak, że na przykład ja przed Lekko nie będzie, pomiędzy tam tą sprawą z TVN-em, a Lekko nie będzie były chyba ze 2 lata i ja przez cały ten czas przekminiałem ten swój content, zmieniałem sposób wypowiadania się, ja wtedy też na terapii pracowałem dużo, w chuj przekminiałem i mnie na przykład z jednej strony mega gniotły hejty. W sensie tak jakby szczerze, jak gdzieś pisałem wtedy po tej całej akcji, jak gdzieś pisałem komentarz, zostawiłem na przykład, nie wiem, Gargamel coś wrzucał, ja tam coś zostawiłem, jakiś komentarz, że fajne, to miało 200 lajków, a komentarz wypierdalaj miał 1500 polubień.